Panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym powitać tu w Krakowie, tu w Międzynarodowym Centrum Kultury, przy Rynku Głównym, wszystkich przybyłych na naszą konferencję Narody i Stereotypy 25 lat później. Cieszę się z tak licznej państwa obecności. Gościmy dzisiaj w naszym centrum uczestników, którzy przybyli do nas z prawie 20 krajów. Nasze spotkanie rozpoczyna się nie przypadkiem tu i teraz, 4 czerwca i pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Rozpoczyna się w 25. rocznicę, jak mówimy w Polsce, końca komunizmu w naszym kraju. Rozpoczyna się w 25-lecie naszej wolności. Naszą konferencję przygotowaliśmy w partnerstwie z Euro-Śródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur imienia Anny Lindt. To partnerstwo poszerza również horyzont geograficzny naszego spotkania, a także niezawodnie z miastem Kraków i krakowskim biurem festiwalowym. Dlatego cieszę się, że jest z nami pan prezydent Tadeusz Matusz, którego chciałem bardzo gorąco powitać. Pan Andrew Claret, dyrektor wykonawczy Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindt, jest w drodze z lotniska. Cieszę się, że będzie z nami. Natomiast cieszę się szczególnie z tak licznej obecności przedstawicieli placówek konsularnych Krakowa. Cieszę się, że jest z nami pan Thierry Guichot, konsul generalny Francji i równocześnie dyrektor Instytutu Francuskiego. Pan dr Werner Köhler, konsul generalny Niemiec w Krakowie. I pan Iwan Skorupa, konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. Dzisiaj z dachu naszego centrum było dobrze widać Babią Górę i słowacką granicę. Jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Jest też pani Rasa Rimiczkajte, która reprezentuje ambasadę Litwy w Warszawie, czyli w Polsce. Bardzo się cieszę, pani Raso, że pani jest z nami. Witam wszystkich, również tak licznie przybyłych przedstawicieli naszego krakowskiego świata kultury i środowiska naukowego. Proszę państwa, ta konferencja nie byłaby możliwa bez wsparcia, również wsparcia finansowego, zarówno ze strony Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, jak i Polskiego Instytutu w Londynie, ale przede wszystkim Urzędu Miasta Krakowa. Chciałbym więc poprosić naszego mecenasa, pana prezydenta Tadeusza Matusza. Nie jest tajemnicą, że z panem prezydentem Matuszem razem braliśmy władzę w tym mieście w ręce no, prawie 25 lat temu, kiedy rodził się samorząd. Tadeusz, gdybyś zechciał od siebie, ale też od gminy stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa powiedzieć słów kilka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Mogę powiedzieć właśnie panie prezydencie, bo przecież w zarządzie miasta w pierwszej kadencji pan profesor zasiadał jako wiceprezydent tegoż miasta. No proszę państwa, znakomite, jak sądzę, miejsce i mam nadzieję, że nie poczytacie mi państwo tego jako zarozumiałość, że Kraków na takie konferencje to dobrze wybrane miejsce. Obok nas, jak powiedziałem kiedyś do innego gremium, najważniejsze w Polsce, a kto wie, a na pewno jedno z najważniejszych wzgórz w Europie, to przecież jest ten klimat, który sprzyja, mam nadzieję, debatom i potem promieniuje to na resztę nas. Od zawsze, odkąd powstało tutaj Międzynarodowe Centrum Kultury, odbywają się różne spotkania wartościowe, bardzo wartościowe i bardzo
ważne. Tu mamy narody i stereotypy. No właśnie, jak naród to jakieś wyobrażenie, jak wyobrażenie to czasami niekoniecznie zastanawiamy się, czy to jest wiedza, coś usłyszeliśmy, coś zostało w pamięci, funkcjonuje niekoniecznie w sposób przemyślany właśnie jako stereotyp. A my po prostu winni jesteśmy sobie nawzajem wzajemne poznanie. I mam nadzieję, jestem przekonany, że ta konferencja to będzie właśnie kolejny krok na etapie do poznawania siebie nawzajem, ale również siebie wewnętrznie, tak żeby umieć odróżnić stereotyp od wiedzy. I mam nadzieję, że właśnie i wzbogaceni, i oddziaływujący na innych, stąd się rozjedziemy. Gratuluję panie profesorze, panie dyrektorze i życzę, żeby tego typu konferencje i wszelkie inne wystawy przecież także, a więc poznawanie kultury tej bardziej dotykalnej się tutaj odbywały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan prezydent jest nie tylko politykiem, ale z wykształcenia jest matematykiem i z matematyczną precyzją niezwykle no, w sposób zwarty nas zaadresował, za co bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja już podkreślałem, że nasza konferencja odbywa się w szczególnym czasie i nawiązuje wprost nie tylko do 25-lecia naszych pierwszych wolnych, choć przecież jak niektórzy podkreślają, nie w pełni jeszcze demokratycznych wyborów, ale wyborów przełomu, do dziesięciolecia naszego wejścia do Unii Europejskiej, ale też te nasze polskie jubileusze zbiegają się z dziesięcioleciem urodzin Fundacji imienia Anny Lindt, o której pewnie będzie w czasie naszych trzydniowych obrad jeszcze mowa. Natomiast chcę powiedzieć, że ta konferencja, i to trzeba przede wszystkim teraz podkreślić, odbywa się 21 lat po pierwszej edycji Narodów i Stereotypów, wielkiego wówczas wydarzenia, konferencji, ale też festiwalu, jednego z ważnych kroków na drodze otwierania się Krakowa na świat, konferencji, której inicjatorem był nieżyjący już niestety pan profesor Jacek Woźniakowski, pierwszy prezydent Krakowa, ale której spiritus movens była niewątpliwie pani profesor Teresa Wallas, redaktorka również tego kultowego już tomu. Bardzo się cieszę, że pani profesor jest nie tylko z nami, ale jutro poprowadzi otwierającą debatę. A co do książki, nie jest tajemnicą, że wszystkie możliwe nakłady w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej są wyczerpane, ale Państwo w materiałach konferencyjnych macie tą książkę na, jak mówimy po polsku, pendrive'ie. Proszę Państwa, to wówczas było dla nas ważne doświadczenie, przede wszystkim w kwestii naszego najbliższego sąsiedztwa. My często podkreślamy, że 25 lat temu Polska miała trójkę sąsiadów i żaden z tych sąsiadów nie przetrwał tej wielkiej politycznej zmiany. Nie ma już Związku Radzieckiego, nie ma Czechosłowacji i nie ma NRD. Mamy 7 nowych sąsiadów i wówczas właśnie na początku lat 90. Naturalną misją naszego centrum było pytanie o sąsiadów i próba odpowiedzi na to pytanie kluczowe dla Europy Środkowej, how to live together with your neighbor, zwłaszcza, że żyjemy w tak niezwykłej części Europy, gdzie granice polityczne zmieniały się w XX wieku znacznie szybciej niż granice kulturowe. Ale dziś poszerzamy znacznie katalog pytań. Historia uczy, że stosunki międzynarodowe zależą w dużej mierze właśnie od naszych wyobrażeń o innych, a w dodatku te wyobrażenia często oparte są na stereotypach. Stereotypy zaś to żywione przez ludzi przekonania, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Nic więcej nie powiem, myśmy o tym już dużo napisali w specjalnie na tą okazję przygotowanym najnowszym numerze naszego kwartalnika Herito,
który Państwo dostali w materiałach konferencji. Ja teraz chciałbym zapowiedzieć pierwszego z naszych, jak mówimy po polsku, keynote'ów, czyli honorowych speakerów, którzy dzisiaj dwoma swoimi referatami otworzą naszą konferencję. Chciałbym za chwilę zaprosić do wygłoszenia wykładu pana profesora Hansa Henninga Hanna. Pana profesora Hanna, który przyjechał do nas z Uniwersytetu Karla von Ossietzkiego na Uniwersytecie w Oldenburgu. Ale gdyby najkrócej spróbować pana profesora Hanna przedstawić, no to można powiedzieć najkrócej, że pan profesor, można powiedzieć, przez całą swoją nie tak już krótką drogę naukową zajmuje się pośrednio i bezpośrednio właśnie problematyką stereotypów i więcej, no, ma ogromny dorobek w badaniach, ale też w dialogu niemiecko-polskim i polsko-niemieckim. Przypomniał mi dzisiaj, że do Polski przyjeżdża od 45 lat, co za chwilkę sprawdzimy, bo postanowił swój wykład wygłosić w lokalnym narzeczu, jeżeli mogę tak powiedzieć. I chcę też powiedzieć, że pan profesor Hahn wydaje wspólnie z Robertem Trabą monumentalną serię książek poświęconych niemiecko-polskim Lieu de Mémoire, miejscom pamięci. I w tych badaniach, co tu dużo mówić, nie tylko zajmuje się tą jasną stroną naszej historii, ale tym wszystkim, co nas nie tylko łączyło i łączy, ale również dzieliło i dzieli, w tym także stereotypami. Jest mi też miło powiedzieć, że pan prezydent Komorowski nie tak dawno odznaczył pana profesora Hanna Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP, więc z opóźnieniem, ale gorące gratulacje. Panie profesorze, the floor is yours. Dziękuję. No. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. I szanowni państwo, serdecznie dziękuję organizatorom i Międzynarodowemu Centrum Kultury i przede wszystkim panu dyrektorowi Jackowi Purchle za zaproszenie na tą wspaniałą konferencję. I mogę się tylko, że mogę nie tylko się podzielić moimi refleksjami nad rolą stereotypów dzisiaj i w przeszłości, ale również wziąć udział po 21 latach po raz drugi w konferencji Narody i stereotypy. Tworzyć ładną i obiecującą tradycję i chętnie w tym uczestniczę. Przy tym nawiasem mówiąc, pan dyrektor wymienił Jacka Woźniakowskiego, krakowianina, i muszę powiedzieć, dokładnie w 1981 roku, to był podczas tego okresu, kiedy władze PRL-u mnie zabronili przyjazd do Polski. Pierwszy raz Jacek Woźniakowski mnie namówił, kiedy go spotkałem w Paryżu, żebym zajął się stereotypami i razem z nim zorganizowałem w Niemczech w 1982 roku konferencję, taką polsko-niemiecko-francuską konferencję nad stereotypami, które właśnie i właśnie z tym się dla, nie tylko dla mnie, ale dla mnóstwo innych ludzi chyba zaczął się, że ja też jako kulturoznawca, jako historycy ludzie się zajmują tym zjawiskiem. Polacy są w swoich obyczajach, jak Państwo tam mogą zobaczyć, chłopscy.
swojej naturze, w cechach jeszcze bardziej dzicy od Szwedów. Rozum, Verstand u nich nie cieszy się uznaniem. Geringachten, mówi achtend. Ich cechy uważa się za średnio rozwinięte. Naukę uprawiają w różnych językach. Ich modę męską stanowi surdut. Ich przywara to hulanie i obżarstwo. Kochają szlachtę. Narodowa choroba ich jest biegunka. Ich kraj jest zaleśny. Ich cnoty wojenne są porywcze, ungestimmt. W sprawach religijnych jest mowa o tym, że Polak wierzy w rozmaite rzeczy. Polacy uznają za swojego władcę wybranego, to znaczy tego, którego wybrali. Posiadają dostatkiem futer, najchętniej spędzają czas na kłótniach, mit zanken. Wśród zwierząt są podobni do niedźwiedzi i kończą swój żywot w stajni. Ta mała pochlebna charakterystyka Polaków pochodzi z tak zwanego Völkertafel, a więc z tablicy narodów. Ta najbardziej znana tutaj pochodzi z Austrii, a dokładnie ze Styrii i powstawała chyba między 1720 i 30 rokiem. Takie Völkertafel pokazują zbiorowe charakterystyki różnych narodów. Stanowią pierwsze porównawcze źródła stereotypów europejskich narodów. Znamy je właśnie od początku XVIII wieku. Mamy tu do czynienia z obszerną charakterystyką i stereotypizacją narodów europejskich od Hiszpanii po Moskwę i Stambuł. Takie wyliczenie 10 narodów, przy czym tutaj łączono razem Turków i Greków, jest dość powierzchowne i czysto, powiedzmy, fenomenologiczne. Stereotyp występuje tu czysto opisowo, choć czasem nawiązując do siebie. Kiedy na przykład Węgier jest uważany za zdrajcę, Rosjanin, Muskawit obok tego za bardzo zdradziecki i Turek i Grek za jeszcze bardzo zdradzieckie. Albo jeżeli w sprawach religijnych Rosjanin jest uważany jako ostępca, czy renegata, ein abtrünniger, a Turek i Grek obok siebie takiego samego, ein ebensolcher. Taki multilateralne zestawienie znajdujemy niekiedy jeszcze dzisiaj w ankietach opinii publicznej, o dosyć ograniczonej wypowiedzi merytorycznej. Bardzo popularne zestawienie takie do dzisiaj jest w dowcipach pewnego gatunku, który w Europie Zachodniej chyba jest bardziej popularny niż w środkowej wschodniej części naszego kontynentu. Przepraszam teraz, że ten dowcip opowiem po angielsku, ale w tym języku on po prostu lepiej funkcjonuje niż po polsku. Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian, and it's all organized by the Swiss. Hell is where the chefs are British, the mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it's all organized by the Italians. Nasza konferencja nosi tytuł Narody i stereotypy. Wprawdzie w każdym kraju europejskim rozumienie i konceptualizacja tego, co jest naród, mocno się różnią. Istnieją polityczne, etniczne, kulturowe, językowe, konfesjonalne, religijne, imperialne koncepcje narodu. Ale to chyba nie powinien być tematem naszej konferencji. Inaczej sprawa się ma z pytaniem, co to jest precyzyjny stereotyp. Nierzadko stosuje się to pojęcie w odniesieniu do wszelkich uogólnień związanych z grupach ludzi i ich postrzeganiem. 21 lat temu
uczestniczyłem tutaj w pierwszej konferencji Narody i Stereotypy w Krakowie i przyznaję, że obok mnóstwo miłych i ciekawych spotkań i dyskusji zostało mi jednak w pamięci, jak w trakcie tej konferencji coraz częściej mianem stereotypu określono samą przynależność narodową, czy jako poczucie lub postrzeganie. W moich oczach mieliśmy i mamy tutaj do czynienia z inflacją pojęcia stereotyp, co na dłuższą metę czyni je bezużytecznym jako termin lub narzędzie naukowe. A więc stereotyp. Przyjrzyjmy się temu zjawisku trochę bliżej. Co jest rozumiane pod tym pojęciem? Jakie istnieją warianty? Jakie funkcje pełnią współżycie ludzi? A zatem czym są? Dlaczego istnieją? I jak funkcjonują? No, nie będę Państwu nudzić lekcją szkolną, dlatego tylko to bardzo krótko. Stereotyp, pierwotny wyraz z języka drukarzy, jak termin naukowy po raz pierwszy został użyty w roku 1922 roku przez amerykańskiego publicysty Waltera Lippmana, który w swojej książce Public Opinion określił stereotyp jako pictures in our head. Od tego czasu określa się tym słowem uogólniające wypowiedzi, które po pierwsze dotyczą różnych grup ludzi, bądź też jednostki będące członkami grup. I które po drugie jako uogólniające wypowiedzi stanowią pozytywne lub negatywne osądy wartościujące, podbudowane silnym przekonaniem. Grupy te mogą być różnie zdefiniowane, według rasy, według przynależności etnicznej, narodowej, społecznej, przekonań politycznych, religii, wyznania, płciowej, orientacji seksualnych, zawodu itd. A więc mamy do czynienia z specyficznym wariantem uogólnień. Dotyczy on grup ludzi i stanowi wartościowe osądy. Ciekawy jest stosunek stereotypa do empirycznych doświadczeń. Według tej formuły, którą w Niemczech można dosyć często spotykać, mimo że jest Turkiem, zdał maturę. Należy więc do stereotypa Turka, że jest za mało inteligentny, aby zdać maturę. Kiedy spotykam Turka z matura, nie koryguję, nie zmieniam jednak mojego stereotypa Turka, lecz uważam zjawisko Turka z matura za wyjątek. Albo inny przykład. Kiedy podróżowałem 45 lat temu, jako student jeszcze, po Polsce, pytano mnie, czy ja naprawdę jestem Niemcem. Bo jestem taki zupełnie inny jak zwykły Niemiec. Pytanie jest, co to jest zwykły Niemiec? Ludzie lubią swoje stereotypy, przyzwyczaili się do nich, a więc Niemca z ludzkim zachowaniem musieli postrzegać jako wyjątek. Jeśli realne doświadczenia nie zgadza się, nawet kłóci się z obrazem w naszych głowach, to jak mówi się po francusku, tant pis pour la réalité, tym gorzej dla rzeczywistości. Tu można dostrzec różnicę między normalnym uogólnieniem a stereotypem. Normalne uogólnienia opierają się na doświadczeniach. Ich związek z rzeczywistością polega na tym, że ich zawartość informacyjna jest sprawdzalna lub weryfikowalna. Stereotypy są jednak specyficznymi uogólnieniami, w których dominuje czynnik emocjonalny, które są emocjonalnie naładowane i ta emocjonalność stanowi ważną, może nawet najważniejszą częścią informacyjną. Doświadczenia nie są zatem w stanie przełamać panujących stereotypów, ani tej zasadniczych ich zmienić.
Często zakrykująca trwałość stereotypów polega na ich ładunku emocjonalnym. Na fakcie, że stereotypy są zakorzenione w emocjach i przez to odporne za kognitywne argumenty i odmienne doświadczenia. A wręcz można zapytać, jak stereotypy się zmieniają. Lub konkretnie, w ciągu owych 45 lat moich przyjazdów do Polski, według mojego spostrzeżenia, stereotyp Niemców tutaj się zmienił. I to zasadniczo. Czy na podstawie jakich konkretnych doświadczeniach? Tu byłbym ostrożny, bo precyzyjne wypowiedzi o kolektywnych doświadczeniach mają zawsze dosyć zabarwienie spekulatywne. A co możemy wywnioskować z faktem odmiennych stereotypów Niemców w Polsce, to zapewne to emocje w stosunku do Niemców widocznie się zmieniły. Bo tylko na podstawie takich emocji powstają nowe czy zmienione stereotypy. Można powiedzieć, że wychodzi to mniej więcej w końcu na to samo. Czy najpierw stereotyp, czy najpierw emocja. Ale jednak to nie jest to samo. Emocje się zmieniają i to z różnych powodów, a dopiero na tej podstawie zmieniają się stereotypy. Do zwalczania stereotypów nam jest potrzebne coś w rodzaju nowej edukacji sentymentalnej. Ale bądźmy jednak ostrożni, stare stereotypy zostają. Nawet jeśli się o nich zapomina, one zawsze mogą wrócić. Dlaczego stereotypy nas interesują? Że one występują często w codziennym życiu, to jest ciekawe, ale większość z nas ich przecież na co dzień nie zauważa. Naukowcy zwykle interesują się stereotypami występującymi w komunikacji publicznej czy społecznej, a więc stereotypami w dyskursie publicznym wszelkiego rodzaju. Prywatne źródła rzadko są przedmiotem badań. Niektórzy sądzą, że stereotypy pojawiające się w dyskursie publicznym są bardziej reprezentatywne. Inni zwracają uwagę na to, że same istnienie i opisywanie stereotypów nie wystarcza, że trzeba się skoncentrować na ich oddziaływania. Właśnie oddziaływanie w sferze publicznej. Tam także wszelkie zjawiska publicznej ksenofobii funkcjonują z użyciem stereotypów. Czy chodzi o stygmatyzację obcych migrantów, mniejszości etnicznych, wyznaniowych, religijnych czy orientacji seksualnej. Ciekawe jest w związku z ksenofobią, że wprawdzie takie mniejszości zawsze żyją i żyły wśród większości, wśród nas, zwykle z pewnym minimum stereotypów, które w tym współżyciu nie przeszkadzają. Jednak nagle stają się problemem, są uważane za problem i w momencie jakiegoś konfliktu stereotypy stają się ważne, jadowite. Wtedy się zauważa, że stereotypy zawsze były obecne, a dopiero teraz stoją się czynnikami konfliktowymi. To, co przedtem uważano za godne lekceważenia, nagle jest w centrum uwagi publicznej. Stereotyp jako narzędzie propagandy politycznej to dla większości badaczy najbardziej przekonujący przykład szkodliwości stereotypów. Prawda jest, że zarówno stereotypy rasistowskie i etniczne, jak i polityczne i kulturowe znajdujemy w propagandzie hitlerowskiej, tak samo jak stereotypy klasowe, społeczne, polityczne i kulturowe występowały w propagandzie reżimów komunistycznych. Łączy je natomiast wysoka stereotypizacja odmiennych orientacji seksualnych.
Jednak nie wolno wnioskować z tego faktu, że w społeczeństwach demokratycznych jest mniej stereotypów. Ksenofobię, stygmatyzację różnych mniejszości, negatywną grupową charakteryzację spotykamy również w systemach demokratycznych. Każda trochę głębsza analiza walk wyborczych w jakimkolwiek europejskim i pozaeuropejskim kraju demokratycznym pokazuje nam bezwzględne wykorzystywanie słownictwa i obrazów naładowanych emocjonalnymi stereotypami. Kiedy w 2008 roku w walce wyborczej w Stanach Zjednoczonych Baracka Obamę stygmatyzowano jako muzułmanina, mieliśmy do czynienia z podwójnym stereotypem. Po pierwsze, że człowiek z czarną skórę nie może być chrześcijaninem i po drugie, że muzułmanin to nie jest nasz, to jest negatywny skojarzy, to nie normalny człowiek. To są argumenty negatywnej stygmatyzacji. I sam widziałem ten w amerykańskiej telewizji wtedy. Skuteczność takich stygmatyzacji z czasem się zmienia i to nie tylko przez zmianę ustroju politycznego, lecz po prostu zmianami systemu wartości danego społeczeństwa. Podam Państwu dwa przykłady z mojego kraju. W walkach wyborczych z 1961 i 1965 starano się napiętować Williego Branta jako byłego emigranta politycznego, co w tamtych latach równowało się stereotypowi zdrajcy ojczyzny. Początkowo to funkcjonowało, lecz w 1969 roku Brandt wygrał wybory. Drugi przykład. Były minister spraw zagranicznych i przewodniczący partii liberalnej Guido Westerwelle nigdy nie krył, że jest homoseksualistą i żyje oficjalnie z męskim partnerem. Mimo to w walkach wyborczych ten fakt nigdy nie grał żadnej roli. Żaden z jego przeciwników politycznych nie wykorzystał jego przynależność do grupy mniejszościowej pod względem orientacji seksualnej. 30 lat wcześniej byłoby to jeszcze zupełnie niemożliwe. Dlaczego właściwie stereotypy, to znaczy emocjonalne naładowanie obrazy innych grup lub członków innych grup, mają tak skuteczną siłę oddziaływania, że niewielu polityków potrafi się od tego uchylić? A dotyczy to nie tylko polityków. Uczestniczając podczas mojej kariery akademickiej w wielu zebraniach profesorskich, w które panował pewien stereotyp studentów i studenci mi przyznali, że w zebraniach studenckich panuje pewien odpowiedni stereotyp profesora. Dlaczego taka stereotypizacja jest ludziom potrzebna? Literatura fachowa często podkreśla orientacyjną funkcję stereotypów. Ich używanie ma odpowiadać naturalnej potrzebie orientacji. Co więcej, ma zaspokajać potrzebę szybkiej orientacji na świecie. Taka orientacja toczy się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, porządkujemy nasze postrzegania, które wydaje się nam niezbyt jasne. Po drugie, chodzi o orientację społeczną. Za pomoc stereotypów orientujemy się w społeczeństwie, potrafimy rozpoznać różnice między własnym i obcym. Kto my, a kto oni. W związku z tym mówimy o dwóch wariantach stereotypów, mianowicie o autostereotypie, o wizerunku właśnie własnym czy własnej grupy i o heterostereotypy, o wizerunku obcego. Oba te warianty, wizerunek własny i wizerunek obcego, znajdują się w bezpośrednim związku ze sobą. Czasem takie warianty opowiadają sobie równolegle.
Na przykład stereotyp niemieckie parcie na wschód, der deutsche Drang nach Osten. W niemieckim dyskursie jako pozytywny niemiecki autostereotyp legitymizując pewną misję cywilizacyjną i zarazem imperialną, powstał 150 lat temu, w latach 50. XIX wieku, prawie jednocześnie z negatywnym heterostereotypem w kilku społeczeństwach słowiańskich, aby dać wyraz poczuciu zagrożenia, ale zarazem zdefiniować przeciwnika i zmobilizować własną grupę. Wzajemne, zmienne warunkowanie się autostereotypów i heterostereotypów idzie jeszcze dalej i nie musi być widoczne. Pozwolę sobie zacytować na tym miejscu krakowskiego naukowca Andrzeja Myrgę. Cytat: stereotyp obcego, implicite lub explicite, odsyła nas każdorazowo do autostereotypu. Można zaryzykować twierdzenie, że ważne dla grupy to określenie siebie, stereotyp obcego zaś jest pretekstem, formą do eksplikacji autostereotypu. Polnische Wirtschaft jako stereotyp o Polsce funkcjonujący w niemieckim dyskursie ma przede wszystkim powiedzieć, że w Niemczech gospodaruje się lepiej, czy bardziej racjonalnie. A francuski stereotyp anarchie polonaise odzwierciedla francuską koncepcję scentralizowanej państwowości. I odwrotnie, heterostereotypy, które można znaleźć w dyskursach niektórych społeczeństw słowiańskich, mówiące o Niemczech jako o nieruchawych robotach z automatyzowanymi reakcjami, odpowiadają o wizerunku właściwie stosunków międzyludzkich w własnym społeczeństwie. Przy pozytywnych heterostereotypach odpowiedni autostereotyp jest autostereotyp nie jest afirmatywny, lecz raczej apelatywny. My tacy jeszcze nie jesteśmy, ale powinniśmy tacy być albo takimi się stać. Na tym polegał na przykład apel Lecha Wałęsy: zbudujmy w Polsce drugą Japonię. Japonia jako stereotyp zdyscyplinowanego społeczeństwa, jako stereotypowa droga do dobrobytu i perfekcji technicznej, jednocześnie jako apel do siebie: bądźmy tacy. Można to traktować jako ciekawą i czasem zabawną grę w ping-ponga. A tą drogą można się już sporo dowiedzieć o marzeniach i fantazjach ludzi. Ale za tym kryje się jeszcze coś więcej. Mianowicie stereotyp ma ze swoją ukrytą funkcją porównawczą prowadzi nas zawsze do tożsamości tej osoby, która wyrazi taki czy owy stereotyp, względnie do tożsamości tej grupy, w której te stereotypy funkcjonują. A więc stereotyp ma wyraźną funkcję tożsamościową. Przez stereotypy, autostereotypy i heterostereotypy wyrażamy chcąc nie chcąc treści naszej tożsamości, różne jej aspekty i warianty, i to pełne emocji. Bo nasze emocje zachęcają, a nawet kuszą nas do odsłonięcia i częściowego obnażenia naszej tożsamości. Tego trzeba być świadom. Używając stereotypów, rozbieramy się i dajemy wgląd w naszą tożsamość, w nasze emocje.
A cała ironia, która się intelektualiści przy używaniu stereotypów posługują, nam nie pomoże. Używając stereotypu obnażamy się i to gruntownie. A dla badacza, który uzyska taki wgląd, takie spotkanie z obnażonymi tożsamościami, to nie jest zawsze zabawne. Ciekawym wariantem skutecznych stereotypów jest stereotypizujące ujęcie kierunków geograficznych. Jednak mimo, że tyle się mówiło i mówi o konflikcie na linii północ-południe, kraje tak zwane rozwinięte versus rzekomo dopiero się rozwijające kraje, jednocześnie główny kierunek migracji masowych. Tu dominuje jednak niewątpliwie kategoria zachód-wschód. I to zarówno w wewnętrznym dyskursie amerykańskim, jak i w większym jeszcze stopniu w dyskursie europejskim. Te kategorie na trwałe przeniknęły zarówno do publicystyki i języka polityki, jak i do codziennego języka niemal wszystkich krajów europejskich. Ich wartościujące konotacje emocjonalne były i są przy tym tak jednoznaczne, że mało kto dobrowolnie przyznaje się do przynależności do świata wschodniego, do świata wschodu. Niemalże od tego, że w której części Europy mieszka, z wyjątkiem większości mieszkańców Rosji. W gruncie rzeczy jest to interesujące, przykład na to, w jaki sposób stereotypy odpowiadają za to, co nazywamy po angielsku mapping in our head. Obojętnie, gdzie mieszkam, ale na pewno nie mieszkam na wschodzie. Wręcz przeciwnie, najwyżej w środku Europy. I całe szczęście, że ostatnio ustalono geograficzny punkt środkowy Europy, wsi Pornuszkę z koło Wilna. Po zakończeniu zimnej wojny można było oczekiwać, że taka ujemna stereotypizacja wschodu skończy się lub przynajmniej zmieni się. Wręcz przeciwnie. Wszyscy domagali się od wschodu, żeby ma się stać zachodem. I byli oburzeni, że ten wschód został wschodem. Nie interesuje mnie tylko na tym miejscu, kto lub co jest odpowiedzialne za tą percepcję. W każdym razie kontrowersje natury interesów politycznych i ekonomicznych są zwykle naładowane emocjami i starymi obrazami. Emocjonalna demonizacja jest używana z wysoką skutecznością. Różnice kulturowe i wyznaniowe nie prowadzą w tym wypadku do wzajemnego respektu, lecz do ostrych obelg z obu stron. Stygmatyzacja wschodu jest starej daty. Znamy ją już z czasów średniowiecznych, kiedy miała genezę religijną. I od tego czasu percepcja wschodu nieustannie powiązane jest z pytaniem, dlaczego oni nie mogą być i nie chcą być tacy jak my. Taka percepcja wschodu jako obcego jest starsza od Piotra Wielkiego i Katarzyny II. Według tego, co przed chwilą powiedziałem o roli stereotypów dla własnej tożsamości, jest jasne, wschód nas razi, bo nie jest zachodem. Bo reprezentuje siebie i nie wstydzi się tego, że jest inny. My z Zachodu chcemy przez stereotypizację wschodu wytknąć, że my i nasze wartości jesteśmy lepsi od tamtych. Oczywiście wolno nam lubić nasze wartości i być z nich zadowolonymi. Ale dlatego takie przyznanie się do własnych wartości prowadzi przez negatywne stereotypy ludzi, którzy są inni i w największej części chcą pozostać inni.
i którzy przy bliższym zapoznaniu się absolutnie nie różnią tak bardzo od nas. Można powiedzieć, że taka jest reguła użycia stereotypów. Zgoda. Ale wtedy przyznajmy się do tego, że Zachód i Wschód to stereotyp. A prawda nie leży jak zwykle po środku, lecz po prostu jej tu nie ma. Stereotyp jest wszechobecny. To znaczy, że nimi można mobilizować ludzi, nawet masy, i to w każdym systemie politycznym, od totalitarnego czy autorytarnego do demokracji. To, co nie znaczy, że nie ma różnic między demokratycznym i niedemokratycznymi systemami, lecz że w każdym z nich stereotypy funkcjonują. Może inaczej, ale funkcjonują. Jest różnica, czy używanie na przykład politycznych stereotypów, rozprawiając się z przeciwnikiem w walce wyborczej w demokratycznym państwie, czy używamy etnicznie czy ksenofobicznych stereotypów przeciwko wewnętrznej mniejszości, albo czy używamy stereotypów narodowych albo politycznych przeciwko wrogowi zewnętrznemu. Jest różnica, czy mamy do czynienia z prasą wolną, czy z prasą reżimową, albo po prostu z propagandą rządową. Jednak to nie wszystko. Wszechobecność stereotypów można zauważyć w bardzo zwykłych sytuacjach, a nawet kiedy nikt nie formułuje otwarcie stereotypu. Opowiem prawdziwą anegdotę, która się zdarzyła w pociągu z Drezna do Pragi na granicy niemiecko-czeskiej w roku 1998 roku. Grupa niemieckich studentów z mojej uczelni w Oldenburga wybierała się na przygotowane od 2 lat seminarium ze studentami czeskimi w Pradze. Krótko przed granicą okazuje się, że dowód osobisty jednej ze studentek stracił ważność. Nie ma ona ze sobą paszportu. Niemiecki strażnik graniczny stwierdzi, że nie może jej wystawiać dokumentu zastępczego, a poza tym sprawa ta niewiele go obchodzi. Czeski strażnik, który pojawia się wkrótce po nim, domaga się, żeby studentka opuściła pociąg, bo nie może ona przekroczyć czeskiej granicy bez ważnego dokumentu tożsamości. Dalszą rozmowę prowadzi w tej sytuacji moja żona po czesku. Prosi ona strażnika, czy nie mógłby zrobić w tym wypadku wyjątku, ponieważ studentka przygotowywała się do tej podróży przez cały rok, ma specjalny napisany referat, a w Pradze postara się załatwić w niemieckiej ambasadzie ważny dokument. Odpowiedź: wyjątek? Czy pani wie, co się stanie, kiedy obywatel czeski bez ważnego dokumentu zjawia się na granicy niemieckiej? Niemcy nie okazują w takich przypadkach żadnego współczucia i nie robią żadnych wyjątków. Na to moja żona odrzekła: ale pan przecież nie będzie stawał się na jednym poziomie z Niemcami. Młoda dama mogła kontynuować podróż do Pragi. W tej konkretnej sytuacji nie zastosowano żadnego stereotypu. Jednak gdyby nie stereotypy w głowach, finał tej sytuacji byłby z pewnością zupełnie inny. Dzięki istnieniu stereotypów w tej konkretnej sytuacji, niewypowiedzianych, sprawa ta potoczyła się, jak opowiedziałem, i można mówić, dzięki Bogu, że są stereotypy. Kiedy opowiadałem tą anegdotą swojemu koledze, profesorowi politologii na mojej uczelni, śmiał się z komentarzem: typowa stara Austria. W ten sposób zaszeregował sytuację w swoim świecie stereotypów. Czytałem tutaj w programie naszej konferencji, że
ten wykład inaugurujący miał właściwie nosić tytuł Stereotypy i tożsamość w XXI wieku. Przyznaję, że ten tytuł jest dla mnie nieco kłopotliwy. XXI wiek dopiero się zaczął. Jestem historykiem, a moja kompetencja to raczej przeszłość, historia. Nie jestem prorokiem i nie chcę nim być. Broń Boże, co zrobić, kiedy stanie się to, co prorokuję z moją pesymistyczną fantazją. Zdecydowanie wolę przeszłość od przyszłości, bo na historię mamy źródła i metodologię. A to niedużo, ale przynajmniej coś. Jako prorok miałbym tylko hipotezę, że ewolucja postępuje tak, jak my do niej przywykliśmy. A to bardzo niepewna hipoteza. Nasz wiek zaczął się bardzo konfliktowy, niż przedtem się spodziewano. A nie ma oznak, że bliższa przyszłość będzie spokojniejsza. Konflikty stwarzają stereotypy, produkują je, pomnażają i rozmnażają je. Co do tożsamości, to trzeba być jeszcze ostrożniejszym, jeśli chodzi o przypowiednie. Nie wiadomo, czy dzisiejsza dominacja tożsamości narodowych w naszym świecie się utrzyma, przynajmniej w Europie. Czy ją zastąpi, albo dopełni tożsamość europejska, czy odwrotnie, jakaś tożsamość regionalna, czy jakaś inna tożsamość, na przykład religijna. W świecie islamskim na przykład narodowe tożsamości w niektórych krajach zostaną zastąpione przez tożsamości religijne, a w Syrii, w Iraku nawet przez tożsamości wyznaniowe. Każda zmiana tożsamości wpływa na stereotypy, bo stereotypy są ich wyrazem i jednocześnie ich emanacją. Konflikty z jednej strony doprowadzają ludzi do tego, żeby się trzymać dotychczasowych tożsamości bez zmiany, a u innych znowu właśnie przyspieszają takie zmiany. Jako badacz stereotypów powinienem się cieszyć, bo stereotypy są w świecie pełnym konfliktów bardziej aktualne niż, niż w świecie, gdzie rządzi pokój i stereotypy znacznie mniej przeszkadzają ludziom. A więc mógłbym się cieszyć, będę miał zawsze dużo roboty. Ja jako obywatel tego świata i kontynentu mam sporo obawy i wątpliwości, kiedy tylko nawet demokratyczne państwa szybko sięgają do używania przemocy, a jak szybko się to uznaje za prawowite. Konflikty rodzą stereotypy, a wzmocnione używanie stereotypów rodzi konflikty, albo przynajmniej je zaostrza. A więc można jednak przepowiedzieć, no i widzą Państwo, że nawet ja, mimo wszystkiego, co powiedziałem, ulegam tej pokusie przepowiedzenia czegoś. Można się przepowiedzieć, że jak się mówi w Polsce według starego chińskiego przysłowia, będziemy żyli w ciekawych czasach. Niech Państwa pozwolą jeszcze, że jako historyk na końcu wrócę do historii. W szerszym społeczeństwie historia żyje obrazami i ich zestawioną całość nazywamy często świadomością historyczną. Takie obrazy historyczne, malowane czy imagowane, jeśli je bardzo lubimy, stają się nadal często stereotypami. Społeczeństwa z nawykami imperialnymi, jak na przykład angielskie czy niemieckie, lubią mówić na przykład, czy lubili przynajmniej mówić o bałkanizacji Europy. I one rozumieją pod tym hasłem, że przed i po I wojnie światowej powstał cały szereg niezależnych państw narodowych, od Finlandii poprzez Polskę aż po Albanię, na gruzach stałych i rzekomo tak stabilnych imperiów jak Austria, Rosja, Cesarstwo Niemieckie czy Imperium Osmańskie.
Bałkanizacja to wyraźnie negatywny stereotyp, emocjonalnie naładowany zarzutem, że spowodowała to właśnie chaos i nieporządek, niepotrzebne zamieszki i rewolucje. Za stereotypem bałkanizacji kryje się opinia, że trzeba było tam utrzymać jakiś porządny imperium. Dzisiejszy porządek, bazując na państwach narodowych, nie jest tak prawowity, że potrzebne jest dzisiaj jakieś imperium, które czuwa nad tym chaosem swoją hegemonią. Tak się tu to się rzadko tak wyraża dosłownie, ale bez tego nie sposób rozumieć polityki wielkich mocarstw w stosunku do Europy Środkowej, właściwie od końca I wojny światowej. I tu dobrze analizowany stereotyp staje się źródłem do postaw mentalnych, głębszych niż jakikolwiek dokument dyplomatyczny. Wracając do świadomości historycznej, można ją rozumieć wielorakowo. Często oznacza po prostu ogólną lub powszechną wiedzą historyczną danego społeczeństwa. Lecz można zadać dalsze pytania, skąd wzięła się taka wiedza historyczna, czym daje się wyrazić świadomość historyczna, z czego wynikają tkwiące w naszej świadomości obrazy czerpane z historii. Przypominam te Pictures in Our Head Waltera Lippmanna. Jak wyglądają takie obrazy historii, czy można mówić o doświadczeniu historycznym całego społeczeństwa? A jeśli tak, to jak takie historyczne doświadczenie jest przekazywane kolejnym pokoleniom? Już samo pojęcie obrazów czerpanych z historii sugeruje podobieństwo do stereotypów. Takie obrazy historii często funkcjonują jako elementy stałe, zakorzenione, nie podlegające dyskusji czy modyfikacji naszej świadomości, o dużym zabawieniu emocjonalnym, często używające elementów personifikacji i silnej identyfikacji. O ile pojmujemy świadomość historyczną jako zwartą konwencję, jako kopalnię doświadczeń, jako to, co uważamy za dokładnie nam znane, jako ostateczną nauczkę, którą będziemy mogli wynieść z przeszłości, o tyle mamy do czynienia z niezmiennymi obrazami historii. Udają się one, że przedstawiają jedno jakoby obiektywną wiedzą o przeszłości, o tym, jak ma być osądzona, w jaki sposób oceniana. Ponieważ z takich obrazów historii wynika jednoznaczne określenie tożsamości, a wyciąganie wniosków z historii traktowane jest jako coś zakończonego i definitywnego, wówczas owe obrazy historii stają się stereotypami. W konsekwencji sposób, w jaki postrzegamy teraźniejszość, podlega wpływom tychże obrazów historii. Obrazy, które uważa się za prawdziwe, to tak zwana obiektywna historia, mocno wpływają na postrzeganie bieżących wydarzeń, czy nawet ostatecznie o nim decydują. Nieco daje to lepiej niż anachroniczny polski dowcip z lat 70. ubiegłego wieku. Rzecz się dzieje w latach późnogwiazdkowskich w sklepie mięsnym w Warszawie. Na ścianie wisi napis: kombatanci są obsługiwane poza kolejnością. Do sklepu wchodzi starzec z siwą broną i omijając całą kolejkę podchodzi do wady. Co mi pan tutaj wpycha? Nie, na koniec kolejki proszę, mówi poirytowana sprzedawczyna. Ja jestem kombatantem, odpowiada mężczyzna zachrypniętym głosem, pokazując na napis. A gdzie pan walczył? Ja jeszcze pod Grunwaldem. A może pan to jakoś udowodnić? Jakieś papiery pan ma?
papiery, no skąd, przecież wtedy w XV wieku, kto umiał pisać i czytać, a papieru to nawet jeszcze nie wynaleziono. Proszę mnie nie opowiadać bajki. Tutaj się zjawiają codziennie krzyżacy. Oni mają wszystkie papiery w porządku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą fantastyczną egzegezę i za umocnienie tradycyjnej przyjaźni polsko-niemieckiej, a także utwierdzenie nas w wierze w stereotypy, nie mówiąc już o tym wszystkim, co łączy się z utwierdzeniem nas w przekonaniu, że ci, którzy badają stereotypy na bezrobocie, na pewno narzekać nie będą. Proszę Państwa, ja chciałem się raz jeszcze ucieszyć, tym razem dlatego, że jest z nami już pan André Claret, dyrektor wykonawczy Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur imienia Anny Lindt. I przypomnę, że część naszej konferencji realizowana jest jako wspólny projekt Polskiej Sieci Narody i Stereotypy, w ramach którego członkowie sieci zorganizowali 8 sesji dyskusyjnych, które odbywają się równolegle w trakcie naszej konferencji. Bardzo się cieszę, że nasz gość z Barcelony i z Aleksandrii dotarł tutaj do Krakowa. Proszę Państwa, a teraz mam niezwykłą przyjemność zapowiedzieć naszego drugiego honorowego wykładowcę, pana profesora Ireneusza Krzemińskiego, a więc po egzegezie historycznej będziemy mieli teraz perspektywę socjologa. Pan profesor Ireneusz Krzemiński jest socjologiem związanym z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, można powiedzieć od zawsze. Wykłada również na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Dla ułatwienia powiem, że jest to Uniwersytet w Olsztynie. Pan profesor Krzemiński jest członkiem zarządu Polskiego PEN Klubu, pełni liczne, ważne funkcje, ale też jest znany w Polsce i bardzo ceniony i szanowany za jego aktywny udział w komentowaniu bieżących procesów politycznych, w tym prowadzenia badań związanych z tematyką antysemityzmu. A więc po historii socjologia. Panie profesorze, zapraszam. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony, że mogę tu występować, a tym bardziej wzruszony, że właśnie mój przedmówca przypomniał, że poznaliśmy się mniej więcej jakieś 29 lat temu. Kiedy akurat dostałem paszport do Republiki Federalnej Niemiec, to mi się zdarzało raczej rzadko. No i właśnie pamiętam, jak to nuciłem Mozarta na ulicy Mozarta, na którym wówczas mieszkał. Bardzo było przyjemnie. Ale nawiązując do tego obrazka, który wyświetlał, to tylko jeszcze powiem najpierw, że chyba Polacy nie mają specjalnie w tej chwili powodów do martwienia się tym negatywnym obrazem przeszłości, bo przeżywają w ciągu ostatnich dekad właśnie niezwykłą przebudowę w całej Europie stereotypu Polaka na tak pozytywny, jak nigdy wcześniej nie był. No może tylko Niemcy patrzą na nas oczywiście z wyższością cywilizacyjną, ale my na wschód patrzymy tak samo, więc taka właściwość, która została. Ja oczywiście zastanawiałem się, co mam powiedzieć, bo myślałem o odwołaniu się do tabelek i cyferek. Wspomniał tutaj pan profesor o badaniach, które prowadziłem i prowadzę. Właśnie trzecia edycja tych badań się skończyła, ale uznałem, że pozwolę sobie dzisiaj na taką ogólniejszą refleksję. Mam nadzieję, że będzie w miarę zrozumiała. Otóż, zwłaszcza żeby się odwołać do tego poprzedniej konferencji o narodach i stereotypach tutaj, to samo pojęcie i narodu, i stereotypu uległo ostatnio znacznym przemianom.
od tego czasu konferencji w Krakowie, nie tylko dlatego, że wystąpiły nowe zjawiska i przemiany społeczne, które w świecie i w Europie nastąpiły, ale też z powodu nowej perspektywy teoretycznej zwanej postmodernizmem, a zwłaszcza z wybuchem, jak ja mówię, koncepcji tak zwanego konstruktywizmu w naukach społecznych, a zwłaszcza w socjologii. Czyli takiej teoretycznej wiary, że wszelkie podzielane społecznie przekonania i obiekty to powstają dzięki mniej lub bardziej, ale jednak świadomym zabiegom konstruowania. W ogóle ta cała perspektywa jest dosyć ideologicznie podszyta, takie mam wrażenie, zwłaszcza, że różni autorzy, zwłaszcza francuscy, to z upodobaniem badają, jak to elity różne społeczne stały za konstruktami, żeby oczywiście prowadzić tych zwykłych, biednych ludzi tutaj w błąd i żeby tutaj nimi w ten sposób ukrywać swoją, przed nimi swoją władzę. Otóż również popularna koncepcja Andersona o narodzie jako bycie wyobrażonym niezwykłą popularność sobie zdobyła. Aczkolwiek ja zawsze odpowiadam, że trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek byty grupowe nie były przynajmniej po części znaczące i wyobrażeniowe. Ale to otworzyło oczywiście ciekawą dyskusję o sposobie istnienia narodów. Rzecz jasna, to się wiązało z pewnym społecznym doświadczeniem i przepracowywaniem ciągle w Europie, zwłaszcza tego straszliwego doświadczenia II wojny światowej, no a później różnych wydarzeń, które przecież pamiętamy, tak niedawno udało się jakoś zakończyć. Myślę chociażby o tym, co działo się w hiszpańskim kraju Basków, co się działo w Irlandii z jego nieustającą wojną domową, co powodowało również, że samo pojęcie narodu stało się niezwykle podejrzane. No i to ta podejrzliwość wobec tych przekonań narodowych o tym, czy w ogóle naród tutaj powinien istnieć, czy nie, była tutaj bardzo ważną sprawą. Jednak ta problematyka odżyła. Odżyła wraz właśnie z wielkimi przemianami w Europie Środkowej i Wschodniej. Tutaj znowu mamy wybuch tego nacjonalizmu, który się skończył właściwie bardzo krwawą, okrutną walką w dawnej Jugosławii i który stanowił wyzwanie dla tych wolnościowych ideałów i demokratycznych, którymi właściwie kierowały się te wyzwalające się narody z Polską pierwszą, co przypominam, i na czele w tych 89 roku. Otóż pokolenie moich niemieckich rówieśników, zwłaszcza w Niemczech, bardzo pracowało nad tym przepracowaniem tradycji narodowej. Jedna z moich koleżanek przypomniała, że w latach 60., 70. w Niemczech mówiło się o patriotyzmie konstytucyjnym, żeby w ogóle słowo naród jakoś pominąć. No i to wreszcie wyraziło się w koncepcji dekonstrukcji. Narody miały być, i zwłaszcza świadomość narodowa, zdekonstruowana. No i to coś, co przeciw tej konstrukcji, o której mówiłem wcześniej, właściwie powstało. Zresztą zakorzenienie demokratycznych wzorców wspólnego życia, liberalno-demokratycznych praktyk, one wydały zresztą w Niemczech wspaniały owoc, tak jak i wszędzie w całej Europie, która budowała współpracę i współdziałanie przeciw nacjonalistycznym tradycjom przeszłości. Ale w tym się krył pewien paradoks. Paradoks właśnie związany z tym wyzwoleniem Europy Środkowej i Wschodniej, z nową sytuacją, z tym symbolicznym upadkiem muru berlińskiego. Muszę to od razu zaznaczyć, co moi przyjaciele, którzy czytali ten tekst, powiedzieli: tylko mi o tym nie mów, przecież trzeba przypominać, że to polskie przemiany, polskie wybory i polski okrągły stół, to była droga do wolności. No ale jak tutaj nie wspomnieć, kiedy mówię o Niemczech, które się zjednoczyły, i ten paradoks polega moim zdaniem na tym, że to zjednoczenie bardzo przywróciło, czy też wpłynęło na powrót jednak myślenia w kategoriach narodowych również w samych Niemczech. Czegoś takiego, co okazało się, że trzeba myśleć o własnej tradycji, tym bardziej, że naród ze wschodu i naród zachodu, mimo tego i historycznego dawnego, i kulturowej tożsamości, okazał się bardzo różny. I to zresztą było bardzo ciekawe wyzwanie dla społeczeństwa niemieckiego i dla narodu niemieckiego, można by tak powiedzieć. No,
Zresztą w tej chwili w ogóle mamy do czynienia z takim odradzaniem się uczuć narodowych i coraz atrakcyjniejsze jest to myślenie i przeżywanie w kategoriach narodowych. Od lat Katalonia, widzę, że mamy tutaj gościa z Barcelony, więc to dobrze o tym wspomnieć, dąży do odzyskania niepodległego bytu narodowego, choć wcale nie dąży tego w sposób, który byśmy byli gotowi nazwać owym tradycyjnym nacjonalizmem. Wręcz odwrotnie, przekonuje całą Europę, że w pełni wierna jest wartościom liberalno-demokratycznym. Dla mnie i dla mojego pokolenia to, co się dzieje również w Holandii, powrót właśnie takiego nacjonalizmu holenderskiego jest wielkim przeżyciem, bo dla mnie, dla moich kolegów, koleżanek, Holandia była niedoścignionym wzorem owego wspaniałego, rozwijającego się, tolerancyjnego społeczeństwa. No więc ta potrzeba namysłu nad tym, jak właściwie jest tym poczuciem narodowej jedności, sensem patriotyzmu, jest właściwie niesłychanie istotna. W Polsce zresztą te procesy wyglądały inaczej niż w Europie, bo to właśnie można powiedzieć, że budowanie i wzmocnienie narodowych uczuć, budowanie obrazu własnego narodu jako przynależnego do kręgu Zachodu, właśnie tutaj nawiązuje do tego, co mówił mój przedmówca, w opozycji do radzieckiego, rosyjskiego wschodu, to było właściwie wielkie wyzwanie, wielki intelektualny i duchowy wysiłek Polaków. Tylko w tym wysiłku właśnie budowania siebie jako części liberalno-demokratycznego Zachodu, wbrew temu quasi-okupantowi, bo wprost nie był przecież radzieckiemu, budowało się jakby nowe przeżycie polskości, nowy obraz własnego narodu i własnego patriotyzmu, gdzie prawo do narodowego, niepodległego istnienia włączało w swój zakres wartości obywatelskie i godność jednostki. Wielki ruch Solidarności opierał się na takim nie do końca wyrażonym projekcie własnego narodu, ale jak leżał u jego podstaw. Ten projekt był właściwie zasadniczo zbieżny z tendencjami europejskimi, ale wzmacniał poczucie tożsamości narodowej. I to w dużym stopniu polegał na zerwaniu z przeszłym obrazem siebie, z obrazem własnych dziejów, bo drogę heroicznej walki w imię honoru, nawet gdy oznaczała ona realną przegraną, zastąpił drogą pokojową, drogą negocjacji układów, drogą cząstkowych umów i cząstkowych realnych zmian budujących i wzmacniających wspólnotę narodową. Zmieniał się zatem sens tej wspólnoty, bo opierać się miała i gwarantować prawa niezawisłej jednostce, zapewniając ochronę godności każdej osobie. To było moim zdaniem największe w tym wielkim ruchu Solidarności, bo ona stworzyła taką nową wizję narodu, gdzie wolność narodowa, niepodległość została skojarzona z wolnością i prawami jednostki, co było, jak sądzę, niezwykłym wzlotem duchowym naszego społeczeństwa. Ale też pokazało pewien ważny teoretyczny aspekt myślenia o narodach i narodowych stereotypach, czyli obrazach narodowych wspólnot. One zawsze zanurzone są w historii, nie są więc wcale dowolnie konstruowane, mają pewne trwałe struktury i elementy, które symbolicznie reprezentują. Przeszłość zresztą zawsze można przywołać, czasem zresztą aktualną sytuację niezwykle komplikując. W każdym razie wciąż na nowo podlegają interpretacji. No, to nie jest tak, że mamy jakiś konstrukt, on się tak przyjmuje, a później mamy jakiś inny. One ze sobą toczą walkę, można powiedzieć, taką intelektualną, duchową, życiową, prawda? One są na nowo interpretowane i nie tylko przez elity, ale i przez masowe odczucia, przez instytucje również, na czele z własnym państwem, ale też inne instytucje, które organizują zbiorowe myślenie i przeżywanie świata, takie jak religie i kościoły. Doświadczenia społeczne są nieustannym źródłem takiej gry z własnymi obrazami, z własnym obrazem siebie, z innymi stereotypami i stereotypami innych. No i tutaj jest ważne, do jakiego poziomu się odnoszą te wewnętrzne interpretacje, te poczucie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, bo to wydaje mi się niezwykle ważne i to znowu będzie wprowadzało nas właśnie w świat myślenia o wartościach. Chciałem znaleźć takie odniesienie w koncepcji Georga Simmla, który mówił o ludzkości nie jako bycie demograficzno
geograficzno-demograficznym, ale właśnie jako pewnym bycie moralnym. Ludzkość według Zimla, przepraszam bardzo, bo muszę jednak coś moje gardło. A, mam wolniej, dobrze. Otóż Zimla ludzkość jest pewnym ideałem moralnym. Bycia człowiekiem, bycia ludźmi, w której kategoria dobra i zła oczywiście odgrywa całkiem dużą rolę. Można powiedzieć, że za myślą Zimla idąc, ideał bycia człowiekiem wyznacza pewien moralny ideał ludzkości i również narodowe odczucia. Buduje również pewien sposób, jakby można powiedzieć, bycia narodem. Szczególnie ten moralny ideał bycia narodem między innymi narodami. Narody bowiem tworzą własną tożsamość i obraz własnego narodu zawsze w kontekście innych. Obraz siebie konfrontując z obrazami drugiego, a więc innych narodów. Tak jak obraz nas siebie, nas samych, to kim jesteśmy, wyłania się z kontaktu z naszymi najważniejszymi innymi, z rodzicami, opiekunami. Forma tej sieci kontaktów, relacje wzajemne mają wpływ na powstający obraz nas samych. Sądzę, że podobnie jest właśnie z tą siecią wzajemnych relacji, które formułują obraz własnego narodu. W tym wytwarzaniu i przekształcaniu stereotypów mieści się i uczestniczy moralna refleksja, a na pewno refleksja wartościująca, która w różny sposób odwołuje się do kategorii dobra i zła. Dlatego też przywołałem ideę Zimla, bo wskazuje ona na obecność w naszym potocznym myśleniu odniesień do ogólnych, moralnie zabarwionych obrazów świata. W tej sieci wzajemnych stosunków i wyobrażeń ukryty jest element moralny, to co uznajemy za dobro i za zło. Ale ten obraz nas samych, tak jak i innych, bez względu na to, w jaki sposób symbolicznie go wyrazimy, jest zawsze ulokowany właśnie w sieci znaczących wzajemnych odniesień. Właściwie podstawową myślą, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć, to właśnie za chwilę postaram się to zrobić, bo chciałbym spojrzeć na to konstruowanie obrazów narodowych, powtarzając, że wytwarzanie obrazu siebie zawsze następuje w relacjach z wytwarzaniem obrazów innych. Chciałbym na to spojrzeć właśnie za pomocą tej siatki znaczących symboli, o której jako ideale moralne mówił Zimmel. I ta moja idea, którą chcę powiedzieć, jest dosyć prosta. Otóż dotyczy też sposobu, w jaki powstaje obraz własnej grupy, własnego narodu na tle i w kontakcie z innymi. Teoretycy socjologii ujmowali zagadnienie powstawania własnej tożsamości, obrazu własnej grupy, jako efekt kontrastu i opozycji. Coś, co powstaje między obrazem mnie, nami, a nimi. Między obrazem swoich i obcych. Do tego, aby powstał obraz działającego aktora, konieczne jest porównanie. Obecność jakiegoś drugiego, wobec którego możemy się samemu określić. Wytwarzanie stereotypowego obrazu innych, obcych, wobec których wobec których ja się odnoszę, służyło właściwie do pełnienia ten obraz siebie w opozycji do innych, wobec których się formułował, powstawał. Wobec tego własne cechy, to jaki jestem, budowały się w opozycji do obrazu innych. Ale to porównanie i budowanie obrazu siebie odbywało się przecież zawsze w pewnej ogólniejszej sieci kategorii, lepszości i gorszości oczywiście, w założonej konkurencyjności grupowej. To tak jak właśnie Niemiec zawsze patrzy z wyższością na Polaka, ale Polak na Rosjanina i tych tam na wschodzie zawsze patrzy też z wyższości pewnej. Ta wyższość jakby tu się przelewa taką falą. Otóż te grupy, te obrazy własnej lepszości miały przecież ogromną moc mobilizującą. Miały tworzyć obraz własnego narodu, który ludzi ze sobą wiązał, tworzył społeczną całość, dawał jej siłę, prawda, i moc. Te stereotypowe wyobrażenia o własnym narodzie i o innych tworzyły pewną właśnie nową, zwartą wspólnotę.
siłą rzeczy pokazywały nie tylko to, co specyficzne, ale nade wszystko to, co daje siłę, daje poczucie moralnego zadowolenia i oczywiście wyższości nad innymi. Stereotypy narodowe miały na celu nie tylko to, by zobaczyć siebie, ale poczuć się dumnym i zadowolonym, że się takie cechy posiada. No, w polskim języku tutaj dobrze pasuje słowo nacjonalizm, bo ono ma szczególne znaczenie, bo mówi się o takiej świadomości narodowej, która jest stanowczą apoteozą własnej grupy. Chroni moralne aspiracje do bycia lepszym narodem niż inni, do pokazywania się jako przywilejowany moralnie byt zbiorowy. Sądzę zresztą, że wszelki nacjonalizm ma to w sobie apoteozę i bezkrytyczny stosunek do własnego narodu jako szczególnie wyposażonego moralnie, mającego zatem w związku z tym uzasadnione aspiracje do dyktowania innym zasad współżycia i współdziałania. Ale za tym mamy znowu pewien ogólniejszy obraz konkurujących ze sobą społecznych bytów. Konkurujących to może mało powiedziane, bo właściwie chodzi o konfrontację stanowczą i niosącą również śmiertelne zagrożenia. Stosunki z innymi oparte są wówczas na bezwzględnej grze egoistycznych interesów, tak jak egoizmie narodowym mówił w Polsce początku zeszłego wieku Roman Dmowski. To nie współpraca i nie współdziałanie jest cechą ludzkości, ale wręcz odwrotnie, egoistyczna walka o byt. Zresztą koncepcje ówczesne naukowego ewolucjonizmu sprzyjały dobrze takiemu poglądowi. Wspomniany przeze mnie na początku wysiłek tej powojennej i drugiej połowy XX wieku, wysiłek Europy, w który Polska tak się zaszczytnie swoim wielkim ruchem Solidarności wpisała, był właściwie wielką próbą wytworzenia odmiennej sieci pojmowania świata i definiowania zimlowskiej ludzkości. Proces bowiem współpracy europejskiej tworzył nowy obraz świata, w którym wcale nie znikały partykularne, a więc narodowe interesy, ale były one zawsze definiowane na szerszym tle całości europejskiej, nawet szerzej euroamerykańskiej, właściwie należałoby powiedzieć, na temat wspólnoty atlantyckiej, jak to się określa, gdyby włączyć w to Wyspy Brytyjskie i cały obszar między tymi kontynentami. Mówimy wręcz teraz czasem o globalnym zasięgu takich powiązań. Ale ta powstanie tej wspólnoty, zwłaszcza umocnionej przez upadek reżimu sowieckiego, prowadziło do pewnych istotnych przemian tej sieci wspólnych, wzajemnych odniesień, tych znaczących symboli, które definiowały świat. Mianowicie to, co wytwarzał ten Sojusz Atlantycki, stało się właściwie taką wielką sceną, wielkim forum, na którym narody mogły wystąpić przed innymi, budować i prezentować stereotypowe obrazy siebie nie tyle przeciwko innym, ile właśnie przed innymi. Ukazywać swoistość swoich losów, przekonań o sobie na tej wspólnej scenie i w sposób, który nie zagraża innym, nie poniża innych, ale też nie traktuje siebie samych jako gorszych i innym podległych. I nie lękając się, że słabości, które tutaj mogą się ujawnić, czy wady będą obiektem ataku ze strony innych. Wydaje mi się, że to oczywiście wymagało niezależnego od historycznych wzajemnych win i urazów pojednania między symbolicznymi wrogami, przeciwnikami, żeby ten proces mógł powstać, żeby ta wielka scena euro, nazwijmy to amerykańska, mogła być tym przyjaznym forum do prezentowania siebie przed innymi. No właśnie dzięki temu ludzkość stawała się czymś innym niż gatunkiem ludzkim podzielonym na odrębne, niezależnej z konieczności walczące ze sobą narody. Elementem samoświadomości, tutaj mam taką może ryzykowną tezę, że elementem moralnej samoświadomości ludzkości w tym zimlowskim sensie stawało się przekonanie, że istotnie kierujemy się interesami i egoizmem narodowym, ale mimo to złączeni jesteśmy pewną wspólnotą losu, bo to wszyscy mamy takie egoistyczne dążenia, i że one są pewną cechą wspólną znowu wszystkich ludzkich narodów. To nie zły egoizm przeciw jednych, przeciw dobremu egoizmowi drugich, lecz pewna wspólna cecha, którą można zrozumieć i tę niszczącą cechę spróbować wykorzystać
nie przeciwko sobie nawzajem, ale na rzecz wspólnego rozwoju owej nowej, jak gdyby wyłaniającej się ludzkości. No i wtedy te zalety i słabości zawarte w stereotypowych obrazach okazywały się też cechą wspólną, ponieważ to właśnie zawiłe losy historyczne, walki wzajemne, zależności były powodem, dla których można było swoje wady, urazy też wyjaśnić. Mogły się one stać przedmiotem w tej sieci współpracy wielkodusznego przebaczenia, bez czego ta nowa świadomość ponadnarodowa, europejska nie mogłaby się narodzić. Ale to tworzyło nową samoświadomość, możliwość stworzenia warunków do tego, by wszyscy, mając prawo do egoistycznych interesów, mogli zrazem dochodzić do nich bez niszczenia innych. I ta wiedza i samoświadomość, tutaj niezwykle ważna, dawała możliwość istotnego wpływu na to, jak prezentować, jak godzić egoistyczne interesy i narodową dumę różnych narodów ze sobą, a nie przeciw sobie. No tutaj wydaje mi się, ta powstawała taka wielka przestrzeń symboliczna, gdzie wielokolorowa mozaika bogactwa ludzkiego świata narodów była podstawą do tego, żeby samemu się w niej lokować, przedstawiać się ze swoją innością, odmiennością, pokazywać, z czego możemy my tu być dumni przed innymi, a jednocześnie czerpać z tej różnorakiej, wielorakiej wielości dla wzajemnego pożytku. A więc Europa stworzyła pewien nowy ideał współżycia, który starał się wyeliminować wzajemną wrogość i agresję, nade wszystko mocarstwową, narodową siłę, która podporządkowuje sobie innym. Strategia oplecenia świata misterną siecią porozumień i umów, cząstkowej choćby realizacji wielu czasem sprzecznych interesów, czerpania korzyści z wzajemnej współpracy, choćby nie była doskonała, to podstawowy zamysł tej strategii. Jej celem miało być wyeliminowanie wojny grupowej, narodowej nienawiści. Stereotypy narodowe bowiem zawsze były nośnikami, no tutaj profesor Han o tym dużo mówił, niezwykle silnych, mobilizujących emocji i te emocje nienawistne, wrogie, chodziło o to, żeby je zmienić na takie, które będą nawet wtedy, jak broniły siebie przed innymi, to będą zawierały jakby świadomość tego, że jesteśmy tylko elementem tej większej, wielorakiej całości. No, duma narodowa mogła się wyrażać, niosąc przekaz o własnej, szczególnej drodze dziejowej, czyli można powiedzieć tak, wynaleziono, skonstruowano, mogę użyć tego słowa, nowy model budowania stereotypów narodowych i grupowych, również narodowych obrazów siebie. Polegał na tym, że można było przedstawić siebie ze swymi losami, ze swoją specyfiką na forum świata, nazwać siebie nie w opozycji do innych, ale pochwalić się sobą przed innymi. Jesteśmy tacy, a nie inni, bo przeżyliśmy dawny czas w specjalny sposób i możemy wam innym, pokazać to wszystko, co udało nam się stworzyć, co jest nasze, pochwalić się tym jako szczególną naszą cechą, naszymi wytworami, naszymi obyczajami i naszymi sposobami przeżywania świata. Strategia ta na dłuższą metę podporządkowywała narodowe aspiracje wspólnocie ludzkiej, ale znalazła się moim zdaniem ostatnio ona w impasie i to jest jeszcze nowy element, który wydaje mi się tutaj niezwykle ważny. Ten impas z niezwykłą siłą dało sobie znać wraz z wielkomocarstwową polityką Rosji. Tą polityką, która wymierzona została w nowe państwo, tak niedawno narodowo zawiązane, w Ukrainę, ukazała przemoc i nacjonalizm przeciw innym, co zagroziło tej misternej sieci wielostronnych i dualnych zależności i powiązań jako ochronie przeciw agresji i panowaniu jednych nad drugimi. Wydaje mi się, że to naprawdę zagroziło temu ideałowi ludzkości, który nie przekreślając narodowych interesów i aspiracji, dawał im szansę istnienia w sieci ludzkiej współpracy i współdziałania, a nie w sieci walki i wojennych stosunków. Ta sytuacja na Ukrainie i wokół Ukrainy, ona właściwie zakłóciła ten idealistyczny obraz świata, który tutaj Państwu zarysowałem, poddała go znowu pytaniu.
jak właściwie działać, co zrobić, jak to właściwie jest z tą świadomością narodową, bo przecież jeżeli spojrzymy na tę skądinąd bezczelną aneksję Krymu, to jednak tam mieliśmy do czynienia z bardzo wyraźną manifestacją wielu mieszkańców Krymu, obywateli Ukrainy, którzy z radością witali owych nowych gospodarzy państwowych swojego miejsca na ziemi, czyli właściwie jak to jest z tą świadomością narodową, jak to poczucie narodowe, które organizuje ludzi, jak ono działa, prawda? To poczucie narodowe, które jest wielką siłą, która organizuje nie tylko umysły i przeżycia indywidualne, ale przebiega, a to tak powiem metaforycznie, przez organizmy ludzi, również przez całe zbiorowości. No i wobec tego to jest pewne wyzwanie, jak to określić, jak wrócić znowu do tej koncepcji narodu, jak go rozumieć. I pytanie drugie, które mnie się wydaje bardzo dramatyczne, czy można uratować tę misterną strategię budowania sieci umów, uzgodnień, współpracy, wzajemnych zobowiązań przeciw działaniu przemocy, również przemocy politycznej i wspartej militarnie. Mnie się wydaje, że to jest pytanie kluczowe dla przyszłości, na ile ten moralny ideał zjednoczonych, współpracujących ze sobą, a nic nie tracących ze swych specyficznych cech i treści narodów, jest w stanie się utrzymać. Czy ta nowa, tak efektywnie wydawałoby się wprowadzana w czyn idea europejska, ideał właśnie nowego sposobu konstruowania tożsamości narodowej, własnych obrazów siebie, a też odbierania obrazu innych, stereotypowych obrazów innych. Czy ta metoda, by pokazać siebie ze swymi obyczajami i wzorami na wspólnym forum ludzkim, europejskim, po części globalnym, pokazać siebie, aby włączyć się w wielobarwną współpracę i wspólnotę międzynarodową, czy ona w ogóle przetrwa? Czy jesteśmy w stanie uratować to wspólne forum, tę wielką scenę, na której narody występują przed innymi, a nie przeciw innym? To wydaje mi się bardzo złowrogie pytanie, ale postanowiłem je tutaj zadać przed tą drugą krakowską konferencją, bo ono jest niezwykle aktualne. Czy te dawne nacjonalizmy, dawne metody budowania obrazu siebie w opozycji i przeciw innym, one nie wezmą góry? One przetrwały, one istnieją, one podnoszą, że tak powiem, swój głos nie tylko w putinowskiej Rosji, ale również właśnie wśród narodów Zjednoczonej Europy, no i budzą tutaj wielki niepokój. Idea ludzkości splecionej siecią pozytywnych zależności, tłumiących siły nienawiści i wojny. Czy ten wspaniały ideał jest już na tyle zakorzeniony w świadomości potocznej Europejczyków przede wszystkim, że uda się go obronić? Czy przetrwa wobec sił nacjonalizmu i przemocy we wzajemnych stosunkach między narodami? Czy duma z własnego narodu będzie skłaniała do agresji wobec innych? Czy też, jak w tym nowym ideale, dawała impuls do włączenia się na równych prawach we współpracę z innymi? Myślę, że to pytania, które są wyzwaniem, myślę, że ta konferencja będzie musiała jakoś się do tych kwestii odnieść. Ja muszę na koniec powiedzieć, że ten wymyślony w Zjednoczonej Europie sposób budowania dumy narodowej i prezentowania siebie nie w opozycji do innych, ale przed innymi, że ten sposób przetrwa, że on jest bardzo atrakcyjny, że on przynosi na dłuższą metę zyski każdemu, że przynosi radość z obcowania. Wierzę, że te siły ludzkości jako różnorodnej wspólnoty okażą się zwycięskie, ale stoimy przed trudnym wyzwaniem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi nie tylko za tą socjologiczną egzegezę naszego tytułowego dylematu, ale za te fundamentalne pytania, na które rzeczywiście powinniśmy spróbować przez dwa następne długie dni naszej
konferencji odpowiedzieć. Dziękując raz jeszcze obu naszym keynote speakerom, mam teraz dla Państwa dobrą wiadomość, konkluzję dnia. Chcieliśmy teraz wszyscy, zaczynając od pani Joanny Sanetry, Szeligi, siły sprawczej tej konferencji, naszego spotkania, zaprosić Państwa na Get Together, czyli koktajl, który odbywa się w foyer parteru i pierwszego piętra naszego budynku. To będzie też okazja do tego, żeby uczestnicy konferencji, nasi goście, zaczęli ten labirynt, ten budynek, tą siedzibę naszego centrum przy rynku lepiej poznawać, bo jutro rano zaczynamy od spotkania w sekcjach, które będą odbywały się w różnych częściach tego kompleksu, od średniowiecznych piwnic po salę panoramiczną, z której widać słowacką granicę. Jeszcze raz dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za dzisiaj i zapraszamy na koktajl.